Cześć, witam w kolejnym filmie. Tym razem pokażę piękną monetę 5 franków z 1964 roku. Tak zwany siewca. Został stworzony w 1890 roku przez Louisa Oscara Rotiego i został natychmiast użyty do srebrnych monet. Następnie został ponownie wykorzystany w 1960 roku na monetach podczas przejścia na nowego franka. Stąd powstanie tego numizmatu. Moneta została najpierw wybita na krążkach srebrnych, a następnie po wzroście ceny tego metalu na krążkach miedziano-niklowych. Była to ostatnia francuska moneta z metalu szlachetnego. Siewca to jeden z trzech symboli Francji wraz z drzewem i popiersiem Marianny. Na tej stronie numizmatu jest piękny rys kobiety w czapce frygijskiej z workiem zboża w trakcie siewu. Za nią widać słońce i promienie. W potoku jest napis République Française. Bok jest z inskrypcją Egalité, Fraternité i Liberté. Na drugiej stronie mamy nominał 5 franków. W otoku Liberté, Égalité, Fraternité, czyli wolność, równość i braterstwo. Na dole mamy datę bicia monety 1964. I ładny rys, tutaj gałązek zboża. To są kłosy pszenicy, gałązki oliwne i dębowe. Jest to standardowa moneta obiegowa. Układ awers do rewers jest odwrócony o 180 stopni. Cyk. Waga monety to 12 gram. Średnica 29 mm i grubość 2 mm. Bardzo ładna francuska moneta. I ostatnia srebrna. Obiegowa. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmów. Do zobaczenia. Cześć.